Konferencja pomeczowa, policzam Katowice, Bałtyk Gdynia 1-0, bramka Szymon Kazimierowski, 85. minuta meczu, trenerowie obu drużyn, trener gości pan Adam Topolski, trener gospodarzy pan Grzegorz Kapica, i oczywiście, jak mówi staropolskie przysłowie, trener gości jako pierwszy zabierze głos. Do Chojnic przyjechaliśmy po to, żeby przynajmniej powalczyć o jeden punkt, a jak się uda, to trzy, mimo tego, że Chojnice mają najlepszy atak w naszej lidze, ale byliśmy mocno skoncentrowani i przyjęliśmy przeciwnika na naszej połowie boiska i staraliśmy się grać z kontry. Szkoda, że te kontry wyprowadzane były po juniorsku, bo dzisiaj to nie była gra w ataku mojego zespołu, na jaką liczyłem, i to jest od dłuższego czasu, mając tak ofensywnych piłkarzy i dobrych w innych drużynach, dzisiaj nie spełniają zadania. 8 bramek strzelonych w tych czwartkowych spotkaniach to jest za mało. W drugiej połowie sobie się już kompletnie cofliśmy, no bo nie było utrzymania środkowej linii piłki i Chojnice stwarzały sytuację. Na pewno wynik sprawiedliwy, należało im się zwycięstwo, tym bardziej, że karny był. Moim zdaniem to była problematyczna jedenastka, bo może zawodnik został nastrzelony. Ale jak się już nie umie sytuacji bramkowych stworzyć, no to powinniśmy przynajmniej dotrzymać, i przeciwnie wykorzystuje karnego, no to trzeba przynajmniej to zero utrzymać do końca. No a bramka po naszym kuriozalnym błędzie, widzieliśmy jak Chojnice rozgrywają rzuty rożne i to było na Nielbie też, gdzie jakoś wchodził na krótki słupek tu Kazimierowski. No i był tu mój najwyższy zawodnik, Paweł Kruk, który grał dobre spotkanie, ale w tym momencie akurat wyprzedził go Kazimierowski, jak również przy krótkim słupku stał Jędryka. No i bramka, takie bramki nie wolno tracić. Można było stracić zupełnie inne bramki, ale te bramki powstają w fragmencie gry i w taki sposób, no to kiedy się gra 85 minut i na żyle i robi się niespodzianką, bo na pewno 0-0 byłoby niespodzianką. I traci się w taki sposób bramkę. No już w końcówce te rzuty z autu przez Króla, no, robiliśmy wszystko, żeby doprowadzić do remisu, nie udało się. I na pewno Chojnice były zespołem w sytuacjach bramkowych lepszy. I gratuluję zwycięstwa Grzegorzowi, bo na pewno był to dla jego drużyny trudny mecz, postawiliśmy poprzeczkę wysoko. Tym bardziej, że zauważyliśmy, że trójką obrońców grają, poszedł bardzo, bardzo odważnie Grzegorz i to, co z Kostowcem przegrywali, pewnie ten manewr powtórzyła. Dlatego mieliśmy łatwość dojścia do sytuacji. Dlatego i Noga, i Manelski, i Ziemak, i Wodarczyk, i Jędryka nie wykonali zadania ofensywnego, bo nie stworzyli nawet sytuacji bramkowej, żeby wyszli 1-1, mimo tego, że były takie kontry, które by trzeba było lepiej dobrać. To tyle. Dziękuję bardzo. I odszedłeś po wykonanej robocie. Panowie trenerzy, mam pytanie. Czego brakuje zawodnikom obecnie grającym na waszych pozycjach z okresu waszej znakomitej gry? Bo graliście przecież przeciwko sobie. No to był ten sam czas, tak? To był ten sam czas. Czego brakuje, panie Adamie, w obronie? Znaczy tak, na pewno i duża poprawa, bo jak wiadomo, przyszedłem od tej piątej kolejki do Bałtyku. I ten zespół traci trochę więcej bramek, teraz poprawiliśmy grę w obronie i konsekwencje wyprowadzenia piłki, więcej techniki, myśmy zupełnie innymi piłkarzami. Przede wszystkim wizja gry i Grzegorz akurat tutaj spełnia też swoje, bo był w jednym roku, tak? 14 bramek, czy jak byłeś kurat strzelcem? 14, tak. Więcej, ale to jest kompletnie nieważne, to jest historia. Także tutaj, tu tą grę w ofensywie poprawił, dlatego dzisiaj ja liczyłem na to, że jakąś bramkę stracimy, ale nie spodziewałem się, że nie zdobędziemy bramki, bo to przy tych Manelski to jest ograny piłkarz i Noga, i ostatnio się dobrze prezentował. Ziemak chciał pokazać dzisiaj, że należy mu się miejsce w pierwszej 11. Wodarczyk, no ponad 100 bramek, czy około i w ekstraklasie. No i sam już nie wiem, co robić, bo rzeczywiście dużo treningów strzeleckich jest i tego myślę, że zmysł do gry i takiego spokoju i tego, bym powiedział, jak to się mówi, no look pass, patrzymy gdzie indziej, gramy gdzie indziej. No i trzeba strzelać z daleka. Wszystko trzeba tak sumować
i wtedy było bardzo dobrze. Jak na warunki drugoligowe, my mając takich zawodników w przedniej formacji, gramy słabo. Słabo. Formacja ofensywna nasza gra poniżej oczekiwań. I te 8 bramek, to sama, mając takich zawodników, sama za siebie mówi. Nie wiem, z czego to się bierze, czy ten zespół jaki był dobierany, czy też zdrowia nie ma, ale to trzeba grać fragmentami, trzeba nieraz wypocząć na boisku, trzeba umieć wypoczywać na boisku, grać. Myślę, że tu mamy dużą bolączkę, jeżeli chodzi o grę i skuteczność.